Laudetur Jezus Chrystus. Panie i Pana imię. Przepraszam, zawiodłam na całej linii. Nade wszystko Pana Boga. Żałuję, że nie dotrwałam. Czy Bóg da mi jeszcze kolejną łaskę? Nie wiem, ale wciąż mam nadzieję. Bóg zapłać za modlitwę. Pani Katarzyna jest nazwisko. Pan Bóg da, daj Boże, nie musi, kolejną łaskę, jeśli człowiek na właściwy sposób rozliczy się z tej, którą odrzucił. Ma nadzieję ufać w następną. Jeżeli się na właściwy sposób nie rozliczy, nie ma jak otrzymać. To jest tak, jakby siedzieć przy stole. To jest analogia ludzka, no więc coś upodabnia. Być poczęstowanym rosołem, z którego biorę łyżeczkę i nie to, że nie piję dalej, bo mi nie smakuje, tylko wypluwam jeszcze prosto w twarz gospodarza. Po czym mówię, poproszę o kawałek kurczaka, bo nie chcę rosołu. No, należy ten rosół odłożyć na inny sposób. Nie mogę obrażać dawcy. Więc do łaski mamy prawo wówczas, gdyby, dajmy na to, wasza szanowna pani, nie mogę włączyć, chcę jeszcze raz, a już jest dobrze. Przepraszam, zawiodłam na całej linii. Nade wszystko Pana Boga. No ja mam wyłączony telefon. Pytanie jest, przepraszał wam kogo? Po pierwszej pielgrzymce, a potem są czcigodni i wierni na pewien sposób wszyscy razem. Oczywiście miejsce Pana jest tutaj no, na pewien sposób ważne, bo pielgrzymka jest. Bo od strony logistycznej, organizacyjnej Pan za nią stoi. Natomiast nie ma jak gdyby szczególnego tytułu ze strony owej Pani, chyba że jest tak, ja nie wiem, do Pana się zwracać, poza jednym. Że lepiej się zwrócić do Pana niż do księdza. Zamiast do księdza to do Pana. Dlaczego? No bo co na to by powiedział ksiądz? Co ja na to mówię? Tak, jak najbardziej mamy tytuł do łaski, jeżeli dajmy na to, te słowa przeproszenia nie pisane były na SMS-ie, tylko tak jak się z pielgrzymki oddaliłam, to wracam w to miejsce, w którym jest dzisiaj pielgrzymka i to wyznaję. Albo przynajmniej mówię, że tak chcę zrobić. Tak jestem gotowy zrobić. Natomiast inaczej jest niebezpieczeństwo zawsze samo oszukiwanie siebie ze względu, że dalej oszukuje nas diabeł. Tak jak oszukał ową panią wówczas w sobotę, o czym była informowana, śmiejąc się mi w twarz, głupkowatym, ironicznym uśmiechem, w tym się zdawało, że jest mądrzejsza niż cały świat. Po tygodniu żałuje. No i co z tego żalu jest? Także mamy, czcigodni wierni, zacząć różaniec. Mam zacząć różaniec. Droga, którą idziemy. Kocie łby, piach. Jakoś nikt nie idzie po kocich bardach. Dlaczego? Twarde podłoże. Idziemy tam, gdzie jest lżej. Jeżeli komuś przychodzi, jeżeli owej pani przychodzi w tej chwili cierpieć, to tak jak miała, gdyby nawet tak było, nie miała pieniędzy, by pożyczała na pielgrzymkę, wróciła, należy zrobić co możliwe i do pielgrzymki dojść, albo być na miejscu, gdzie pielgrzymka dochodzi. I wtedy te słowa, które są zapisane, są pieczętowane w sercu, że za tym stoi. Inaczej będziemy nieustannie w życiu kuszeni do postawy ucznia, który dostaje dwuja za dwują, obiecuje, że się nauczy i nigdy się nie uczy. Zawsze jest o lekcję z tyłu. Nauczył się tego, co było wczoraj i na wczoraj nie nauczy się tego, co jest na dziś. Po mszy świętej przyjść, odbyć, znaleźć katolickiego kapłana, ważnie wyświęconego, spowiedź komunistycznej w tej intencji, przyjąć, poradzić się Bożego kapłana albo jakiegoś mądrego człowieka i decydować o odejściu z pielgrzymki. Inaczej zwiedzenie.
pielgrzymka okazuje się, pielgrzymka nasza, za ważna rzecz duchowa, żeby sobie tak na łatwo robić. Włączyłem się, wyłączam się, przyszedłem, odchodzę i dobrze jest. Także Bogu dzięki za tę postawę pokutną pani Katarzyny i postawę pokutną czcigodnych wiernych, którzy mogą iść krótszą drogą dzisiaj do Gierszfałdu wzdłuż drogi, jak każdy lubi, sam, bez towarzyszy, którzy denerwują, czy nie są tacy, jakby należało być. Wszyscy jednak idziemy razem. I dobrze nam. Pan Bóg widzi, daje nam dary, których się nie spodziewamy.